witamy w kolejnym odcinku Bohaterów Historii. Jesteśmy w Kowalu, a naszym bohaterem będzie Ottomar Piper, czyli Antoni Jasiński. Ottomar Piper zapisał się w historii Kowala jako nauczyciel miejscowej niemieckiej szkoły, a następnie szkoły powszechnej, pracownik miejskich instytucji samorządowych, a w czasie II wojny światowej burmistrz Kowala. Jego działalność związana była również z działalnością konspiracyjną w czasie II wojny światowej oraz w okresie odzyskiwania przez Polskę niepodległości, ale o tym wszystkim w szczegółach opowie nam lokalny historyk Andrzej Dominowski. Zapraszam do oglądania. Jesteśmy na Kowalskim Rynku, czyli na placu Rejtana, a naszym bohaterem będzie Ottomar Piper, czyli Antoni Jasiński, burmistrz Kowala w czasie II wojny światowej, ale tak naprawdę postać, która zapisała się w historii tej miejscowości w wielu aspektach. Andrzeju, kim był Ottomar Piper, czyli Antoni Jasiński? Jest bardzo niebanalną postacią, bardzo ciekawą i trochę znowu tragiczną, dlatego że jego życie jakby było troszkę przez to niemieckie pochodzenie, bo był z pochodzenia Niemcem, no wpadł w pewne sytuacje, z których tak naprawdę nie były dla niego łatwe, ale on wykazał się wielkim poświęceniem, bohaterstwem dla mieszkańców. Tutaj jako młody człowiek został nauczycielem w szkole faktycznie niemieckiej, później polskiej, uczył polskiego matematyki i był polskim patriotą, piłsudczykiem, osobą, która była bardzo zaangażowana w odbudowę tych polskich struktur państwowych i bardzo wiele starał się dla społeczności robił. Z racji choroby... Wejdę ci w słowo, Andrzeju, działał w polskiej organizacji wojskowej. To są lata odzyskiwania przez Polskę niepodległości. Dokładnie tak. I był, jakby jego rodzina cały czas podkreśla, że był to stuprocentowy Polak, jeżeli chodzi o myślenie, o mentalność, o poczucie tej tożsamości. I trochę krzywdzące jest to, że z perspektywy czasów oceniamy go jako Niemiec, który coś dobrego zrobił, jako dobrego Niemca, tak? Bo tak faktycznie jego życie się ułożyło, że gdy tutaj w Kowalu weszły władze okupacyjne, gdy weszli Niemcy... W czasie II wojny światowej. Tak, jako taki Niemiec, który miał jako taki autorytet, był rozpoznawalny, został mianowany burmistrzem. Tylko że ci Niemcy dość szybko się zorientowali, że ci Polacy go bardzo szanują, lubią, więc zaczęli domniemywać, że on tutaj im w jakiś sposób pomaga, więc stopniowo w tych swoich w swojej pracy był degradowany. Był zastępcą, został później burmistrza, później coraz niższe szczeble w tym magistracie kowalskim zajmował. Był nawet aresztowany, był przesłuchiwany. Dlaczego? Dlatego, że jak tylko mógł, pomagał Polakom. Tak? Starał się załatwiać im przepustki, starał się ratować przed wywiezieniem zagłady, wystawiał dokumenty, które pozwalały setkom naprawdę mieszkańcom Kowala uratować swoje życie czy mienie. Uratował kielichy z kościoła tutaj miejscowego, uratował sztandar przed Niemcami, po prostu ukrywając je we własnym domu, ryzykując życie. No i wiemy też, że należał do konspiracji, tak? Do Związku Walki Zbrojnej, do Armii Krajowej. Dokładnie tak. Był stuprocentowym polskim patriotą, który miał po prostu stanowisko bliskie władzy tutaj, władz okupacyjnych, więc mógł wiele pomóc. Tak? Przeżył wojnę. Przeżył wojnę, no i tutaj były dla niego pewne problemy, dlatego że formalnie był przestępcą. Formalnie władze tutaj polskie uznawały go za kogoś, kto współpracował z Niemcami, więc bardzo starał się o swoją rehabilitację. Nie było to łatwe, ale zmienił nazwisko, zrehabilitował się, ale Kowal musiał opuścić, dlatego że po prostu nowe władze bardzo często kojarzyły go z tym, że po prostu pracował w cezji niemieckiej i był tak naprawdę tutaj powiązany z władzami niemieckimi. I pewnie ten fragment jego historii związany z konspiracją także mu nie pomagał, mimo tego, że to tak naprawdę zasługuje na medal. Tak, działał dla Polski, robił bardzo dużo, a jednak bardzo długo musiał walczyć o to, żeby być postacią ocenioną pozytywnie i musiał Kowal opuścić, tak? Andrzeju, pokazujesz książkę właśnie o nim. To jest publikacja, która została wydana niedawno, tak? Już ma kilka lat. Już jest to około 10 lat od wydania tej publikacji. Ale sprawa dosyć ważna, dlatego że ona odnowiła pamięć o tym Piperze. Dlatego że współczesne pokolenia zapomniały, że była taka postać. Tak mało kto w Kowalu miał taką świadomość, a jakby... Jego ponowne odkrycie, udostępnienie jego dziejów, to pozwala spojrzeć troszkę na ten aspekt historii. Tutaj praca Fundacji Ariari, która po prostu ratuje od zapomnienia. Tak, dokładnie, taką postać, która starała się
poświęcić swoje życie dla Polski i robiła wszystko mimo swojego niemieckiego pochodzenia. Dokładnie tak. Także super. Tutaj może nie mówmy o nim jako dobry Niemiec, tylko dobry Polak. Dlatego Piper Jasiński, bo to nazwisko przyjął po swojej żonie, jako panieńskie nazwisko żony i został tak naprawdę w 100% tutaj Polakiem. I zrehabilitowany. Andrzeju, bardzo dziękuję za przybliżenie tej postaci. Dzięki. Natomiast Państwa zachęcam do oglądania cyklu Bohaterowie Historii. Pokazujemy w nim różne postacie. Postacie bardzo dobrze znane, jak na przykład Kazimierz Wielki, który pochodził z Kowala. Postacie nieco mniej znane, jak Ottomar Piper, czyli Antoni Jasiński. I w ten sposób chcemy Państwa zachęcić do poznawania dziejów naszego regionu. Zapraszam do oglądania.